Pan radny Piotr Ślusarczyk. Pani przewodnicząca, bo tutaj pani Maria akurat w momencie, kiedy pani wyczytywała osoby z mieszkańców zainteresowane do wystąpienia, nie była obecna na sali, przyszła potem, a pani ją wyczytywała, więc czy może jednak się wypowiedzieć, bo wróciła i nie słyszała tej informacji. Witam serdecznie szanowną Radę Miasta, panią przewodniczącą. Przede wszystkim moja wypowiedź może delikatnie odbiegać od założeń, jakie macie w swoich regulaminach, dlatego że przysłuchuję się temu, co się dzieje i tak naprawdę jako mieszkaniec. Myśmy tu skaldowali przed Urzędem Miasta, ale tak naprawdę tu w środku też mam coś do powiedzenia, bo reprezentujemy mieszkańców, którzy tak naprawdę nie zgadzają się z tym, co się dzieje. Mamy swój głos i teraz w wolnych wnioskach, bezinteresownie możemy sobie podejść i powiedzieć. My się z wami tutaj nie kłócimy. My chcemy powiedzieć nasze stanowisko. To wy macie do nas przychodzić, do naszych problemów i przede wszystkim je rozwiązywać. Ilu radnych jest tak naprawdę po stronie mieszkańców i spotyka się z nimi? Ile razy jesteście z nimi na tej ścieżce bojowej, którą toczymy? Kto przychodzi? Ale w formie wyborów jesteście, więc musimy to zmienić. Relacje między radnym a mieszkańcami powinny się zmienić. A na sesjach my mamy dobrowolnie możliwość tu podejścia i powiedzenia chociaż paru zdań. My naprawdę nie chcemy tu cenzury. Jesteśmy osobami, które tak naprawdę wybraliśmy swoich radnych i wy musicie nam zaufać, że w momencie, kiedy tutaj jest jakiekolwiek słowo, nie jest cenzurowane, bo teraz ja reprezentuję ulicę Rzeczną, która tak naprawdę przeżywa dramat. Tu jest napisane pismo, ale ja sobie pozwolę, że to pismo będzie odczytane przez osobę, która to napisała, bo moje emocje są tak wysokie, że przypuszczam, że nie byłoby to tak zgodne, jak oni chcieliby, żeby to było usłyszane. Dlatego, że jestem osobą emocjonalną, mogę powiedzieć z głowy to, co wiem. Jeśli chodzi o technologię, mogłabym tu bardzo długo dyskutować z państwem, chociaż nie chciałam, przypuszczam, że państwo nie są zainteresowani, dlatego że macie czas ograniczony. Więc jeśli ja wnioskuję, ja nie wiem, czy ja mogę wnioskować, nie wiem, jakie są procedury, ewentualnie ktoś z radnych, żeby powołać albo komisję, albo cokolwiek, nie wiem, zdrowotną, środowiskową, żebyśmy mogli tu na tej sali ten temat poruszyć i to dogłębnie, żebyśmy nie mieli zabierany, skracany czas. I teraz tak jak teraz, to co się wydarzyło, że jeden z kolegów, Sebastian, który tak naprawdę jest w trakcie budowy swojego domu, jest zdesperowany, poczuł się źle, mówi, że nie wie, jak to ma powiedzieć. On prawdopodobnie będzie musiał sprzedać tą nieruchomość, która była jego szansą na życie, gdzie chciał się tam po prostu kiedyś w przyszłości wprowadzić. A teraz myśli o sprzedaży. Doprowadza się sytuacja taka, że ludzie zmieniają swoje myślenie. Są przerażeni. To nie jest normalne życie w mieście. I teraz dlatego ja mówię o tym, żebyście zrozumieli, że jesteście wybierani przez mieszkańców. Dlatego musicie też zorganizować czas, żeby słuchać, co mają do powiedzenia. My nie jesteśmy po to, żeby jeden drugiego atakował. Ja rozumiem, że są partie polityczne, ale jeśli chodzi o zdrowie i życie człowieka, musimy być jednością. Nie możemy się podzielić przez to, że tu są różne partie. My wszyscy dbamy o to, żeby nasze dzieci, nasze społeczeństwo żyło w zdrowym środowisku. Dlaczego tu jest ochrona środowiska jest w Urzędzie Miasta? Czy jeśli ja przyjdę do urzędu i będę chciała działać, żeby ktoś tu podziałał elegancko, żeby sprawdzić, czy ewentualnie nadajniki, które są postawione w mieście, działają zgodnie z pozwoleniem? Czy ktoś się zajmie tematem? Czy ja mam tą robotę wykonywać? Ja jako osoba społeczna, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Prawo do Życia, mogę powiedzieć, że operator łamie wszystkie swoje normy, jakie tylko może. Robi wszystko, żeby ograbić Polaków z tego, co posiadają, czyli wchodzi w butach w ich prywatne życie. To jest, tak to wygląda w tym momencie. I teraz, jeśli procedujemy odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego, że będziemy mogli w tym momencie określić, gdzie, w jakim miejscu operator będzie mógł tego typu nadajniki stawiać. Jeśli chodzi o nasze mieszkania, domy, to zastanówmy się, to jest infrastruktura. Operator oprzed nas inteligentnie, nie będzie musiał wystawiać tych wszystkich molochów, czyli jeśli chodzi o wylanie fundamentów, to co robi, jeśli chodzi o nadajniki, że nadajniki to jest właśnie infrastruktura. To jest właśnie to,
co jest w dalszym etapie, jest rozprowadzane, czyli to jest ta technologia. O infrastrukturze możemy rozmawiać, ale jeśli na Rzecznej postawili obok domów, blisko płotów, blisko ogrodzenia w odległości 10-5 metrów, to już jest temat, który powinniście się wszyscy zainteresować, bo ci ludzie są zrozpaczeni. To, że jedna osoba jest zainteresowana tym, że to są ich jakieś środki materialne, że operator im za to płaci, ale nie liczy się z pozostałymi mieszkańcami, ponieważ nie ma stron w postępowaniu. To prawo zostało nam zabrane. To jest prawo wyżej. Posłowie w ogóle się nad tym nie zastanawiali. To, co się stało, to są następstwa tego, co się dzieje. Ale w urzędach miast powinny być dalsze kroki, że radni piszą tego typu sprostowania, żeby zmienić ustawę, żeby nanieść poprawki. Czy kto z Państwa w tym kierunku się zastanowił, jaką Wy macie ciężką pracę do zrobienia? Ile jest przed Wami pracy, gdzie musicie się konsultować z mieszkańcami? To jest zadanie na przyszłą kadencję. To nie chodzi o to, kto więcej ludzi zbierze, ile my zrobimy więcej dla społeczeństwa. Jesteście odpowiedzialni nie tylko za miasto, za swoje rodziny, za przyszłe pokolenia. Powierzone jest wam zadanie, które musi być dobrze realizowane. Pomimo tego bezprawia, które mamy, to prawo, bo prawo jest przeciwko ludzkości. To nie chodzi o to, kto ma rację, kto się ośmieszy, na kogo będzie więcej hejtu. To nie o to chodzi. Musimy zejść do poziomu niżej, że to my jesteśmy odpowiedzialni, mamy sobie podać rękę, bez względu jak kto myśli, jaką ma narrację polityczną. To jest bzdura, nas podzielili przez te partie. Każdy z nas wraca do domu i ma rodzinę, nie chciałby swojego domu i majątku sprzedawać, bo ma operatora na karku. Rozumiecie, co ja chcę przekazać? Chcę zaapelować do waszych sumień, żebyście w następnych wyborach zrozumieli to, że podnosząc rękę, że idziecie tu do urzędu, chcecie dalej być radnymi, chcecie sprawować to miejsce, macie z mieszkańcami działać na ich korzyść. Nie robić wszystko tylko, żeby było fajnie w urzędzie. To nie o to chodzi. My mamy wspólne dobro budować. Wspólne dobro dla tego miasta, żebyśmy byli dumni, że w końcu Dąbrowa chce coś zrobić. Że jeden na drugiego nie będzie patrzył krzywo. Przecież to nie o to chodzi. Jest was tyle, tak duża liczba osób, że możemy zrobić cuda. Możemy naprawdę takie petycje zrobić, możemy rzeczy zrobić, o które inne miasta nie potrafią. Tylko trzeba po prostu chcieć. Ja wam życzę, żeby wszyscy sobie podali ręce i żeby w tych wyborach nie było konkurencji politycznej, tylko żeby była konkurencja na to, kto jest człowiekiem, kto bardziej chce ludziom zrobić to, co oni oczekują. Dziękuję. W wolnych wnioskach. Wolnych wnioskach. Po wystąpieniu bardzo merytorycznym, bardzo ciekawym, bardzo poruszającym tutaj pani Marii Koźmińskiej chciałem złożyć wniosek, aby rzeczywiście radni razem z mieszkańcami tutaj przy poparciu urzędu w tej sali spotkali się i rzeczywiście przygotowali petycje, które w imieniu nas wszystkich ponad podziałami politycznymi, ponad tym, co nas dzieli, wysłali do Komisji Petycji do Sejmu, do Biura Analiz Sejmowych i te zmiany prawne, żeby wyszły od nas wszystkich, mimo tego, czy jesteśmy ze strony lewej, z centrum, czy ze strony prawej. Składam taki wniosek na ręce pani przewodniczącej. Proszę o zorganizowanie. Nie, 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 to jest wolny wniosek. To jest wolny wniosek. Dobrze, to nie jest na czyjekolwiek ręce, to pan może to zrobić. Dobrze, to w takim razie ja wystosuję pismo do pana prezydenta, do wszystkich radnych, do stowarzyszenia celem zorganizowania tego spotkania, ustalenia terminu i bardzo dziękuję, że pani zabrała w tak wspaniały sposób głos, który jednoczy Polaków.